A przed nami kolejny film o znajdywaniu funkcji odwrotnej. Tym razem nasza funkcja to jest x minus 1 do kwadratu minus 2 z dziedziną x mniejsze równe 1. Czyli podobnie jak w filmie poprzednim, wykresem tej funkcji jest połówka paraboli. Tylko tym razem lewa połówka. W poprzednim filmie mieliśmy prawą połówkę paraboli, tym razem mamy lewą połówkę paraboli, czyli funkcja kwadratowa to jest z ograniczoną dziedziną. I musimy znaleźć funkcję odwrotną, czyli rozwiązać równanie y równe x minus 1 do kwadratu minus 2. Trzeba nam rozwiązać to równanie względem x. Może jeszcze napiszmy, jaki jest y, prawda? To, co jest tutaj, to jest co najmniej 0, czyli y jest co najmniej minus 2, czyli y jest większe równe minus 2. Tak? Czyli zbiór wartości tej naszej funkcji to jest y są większe równe minus 2, no tak jak to ten wykres tutaj pokazuje. Czyli co? Dodajemy do obu stron 2, to będzie pierwszy krok. Od razu, czyli tak, zostajemy z, po lewej stronie mamy y plus 2 równa się x minus 1 do kwadratu. I y plus 2 jest dodatnie. I teraz, podobnie jak poprzednio, mamy równanie typu x kwadrat równe, nie wiem, 4 na przykład, tak? No to wiemy, że x jest równe 2 lub x jest równe minus 2. Czyli jeżeli nie wiemy nic więcej o x, to takie równanie kwadratowe ma zawsze dwa rozwiązania. Teraz popatrzmy tutaj. Wiemy, że nasz x jest mniejszy równy 1. Czyli to, co jest pod tym nawiasem, w tym nawiasie, wiemy, że ta rzecz jest mniejsza równa 0. Prawda? Czyli wiemy, że x minus 1 jest mniejszy równy 0. Tak, czyli wracając do naszego tutaj przykładu, wiemy jeszcze, że mamy równanie kwadratowe i warunek x mniejsze równe 0. Prawda? Czyli te równania, rozwiązania zawsze możemy napisać x równe pierwiastek z 4 lub x równe minus pierwiastek z 4. Prawda? To są te dwa rozwiązania, przy czym ten symbol pierwiastek z 4 zawsze oznacza liczbę dodatnią, która podniesiona do kwadratu daje to, co jest pod pierwiastkiem. Czyli, ponieważ my wiemy, że x minus 1 jest ujemny, to naszym rozwiązaniem będzie x minus 1 musi być równe minus pierwiastek z y plus 2. No, przy czym my wiemy, że y jest większe równe minus 2, czyli y jest plus 2 jest większe równe 0. Czyli tutaj nie ma żadnego problemu. To, co pod pierwiastkiem jest ujemne, to, co pod pierwiastkiem jest dodatnie, pierwiastek jest dodatni, ale wiemy, że x minus 1 musi być ujemne, czyli musimy wziąć x minus 1 równe minus pierwiastek. No i ostatni krok to jeszcze co? Chcemy mieć x, tylko dodajemy 1. W ten sposób dostajemy rozwiązanie x równa się 1 minus pierwiastek z y plus 2. Czyli to jest wzór na naszą funkcję odwrotną. Może napiszmy ją na niebiesko. Czyli f do minus pierwszej od y równa się 1 minus pierwiastek z y plus 2. To jest funkcja odwrotna. I dziedziną jest y większe równe minus 2. Jeżeli chcemy, żeby argument nazywał się x, no więc w ostatnim kroku możemy jeszcze zamienić sobie ten argument na x. Czyli funkcja odwrotna w punkcie x jest 1 minus pierwiastek z x plus 2.
i dziedziną jest x większe równe minus 2. Dobrze, teraz naszkicujmy wykres tej funkcji. Czyli tak, jak x jest równe minus 2, ta funkcja jest równa 1, czyli x minus 2, wartość funkcji jest 1. Czyli x równe minus 2, wartość funkcji 1. X równe 2. X równe 2, to tu mamy pierwiastek z 4, czyli 2, 1 minus 2, czyli minus 1. Czyli x równe 2, y równe minus 1. I może jeszcze... Co jeszcze? No jeszcze y równe, może jeszcze łatwo będzie nam policzyć y równe, nie, na przykład 7, prawda? Y równe 7, to tu mamy pierwiastek z 9, czyli 3, 1 minus 2, czyli 1 minus 3, czyli minus 2, czyli 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu jest minus 2. No dobrze, czyli wykres będzie wyglądał jakoś tam. Tak, a to jest wykres tej funkcji. 1 minus pierwiastek z x plus 2. I podobnie jak poprzednio, a to jest cecha charakterystyczna, że wykresy funkcji odwrotnych są symetryczne względem prostej y równej. No, te dwa wykresy powinny być symetryczne względem tej prostej.